Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem podzielić się pewną informacją, która niedawno wyszła na jaw. A więc chodzi dokładnie o polaryzację ciała ludzkiego. Zacznę może od męskiej polaryzacji, od polaryzacji męskiej, jako że jestem mężczyzną. Otóż polaryzacja męska powoduje to, że płeć przeciwna jest przyciągana do nas, prawda? Ale muszę Państwu wyjawić pewną rzecz. Ja osobiście miałem polaryzację żeńską od urodzenia. Przez 40 lat posiadałem polaryzację żeńską. I to zostało niedawno zmienione z powrotem na polaryzację męską dzięki pewnej osobie, z którą weszłem w kontakt. Co to powoduje, jeżeli mężczyzna posiada polaryzację kobiety? Więc wytłumaczę Państwu. Jeżeli osoba, mężczyzna, posiada polaryzację żeńską, po prostu taki mężczyzna będzie odpychał kobiety. On po prostu nigdy nie będzie, nie wejdzie w związek małżeński, nigdy nie będzie miał dzieci. Ta polaryzacja żeńska powoduje to, że kobiety po prostu są odpychane. I na odwrót, jeżeli kobieta posiada polaryzację męską, mężczyzna, który jakikolwiek się zbliży do tej kobiety, też zostanie odepchnięty po prostu od tej kobiety, ponieważ posiada polaryzację męską. To jest po prostu podobnie jak dwa magnesy. Jeżeli jest plus do plusa, no to czyli po prostu się będą odpychać. Jeżeli jest plus i minus, to się przyciągną, prawda? To jest na takiej samej po prostu zasadzie. Oprócz tego chciałem też napomnieć, iż jeżeli dziecko w młodości było chore, a było tak w moim przypadku, weszły we mnie dwa duchy kobiet. I te duchy kobiet, po prostu jeżeli się zbliżyła do mnie jakakolwiek dziewczyna, jakakolwiek kobieta, po prostu odrzucała automatycznie na dużą odległość jakąkolwiek dziewczynę, która po prostu do mnie się zbliżyła. Ja po prostu już nie wiedziałem, byłem u wielu fachowców, wielu specjalistów, nie wiedziałem po prostu, co jest grane. I no, spotkałem pewną osobę, która mi w tym po prostu, jest to dobra specjalistka i po prostu mi pomogła w tym. Ja bym proponował Państwu jakby zweryfikowanie swojej polaryzacji, ponieważ jest to bardzo istotny faktor. Trzeba rozpoznać, jaką właściwie mamy w sobie polaryzację, czy to jest polaryzacja męska, czy to jest polaryzacja damska. Dla kobiet właściwa jest polaryzacja kobiety, dla mężczyzny jest właściwa polaryzacja mężczyzny. Ale po prostu jako, że są różne anomalie u różnych osób, to radzę Państwu po prostu tą polaryzację sprawdzić. Ja posiadam kontakt do pewnej osoby, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, może mi pisać na e-maila i ja Państwu prześlę kontakt do pewnej osoby, gdzie można po prostu sprawdzić sobie tą polaryzację, jaką polaryzację się posiada. Jeżeli mężczyzna posiada polaryzację kobiety i ma związek z kobietą, nie jest możliwe, żeby po prostu się z tego związku rodziło dziecko, ponieważ no, dzięki tej polaryzacji energetycznej kobiecej, którą ma mężczyzna, nie jest możliwe zapłodnienie kobiety. No niestety. Oprócz tego chciałem Wam powiedzieć, drodzy kochani, o tych bytach, o tych duchach, które po prostu wchodzą przez aurę. A więc, jeżeli dziecko jest chore, jeżeli osoba jest bardzo chora, jest osłabiona, jej aura nie jest w pełni sił. A więc przez tą aurę wchodzą do naszego ciała, do wewnątrz naszego ciała, wchodzą przez naszą aurę duchy. I te duchy po prostu siedzą w naszym ciele i mamy po prostu dwie lub trzy lub pięć osobowości różnorakich. I jest to bardzo duże cierpienie, ponieważ te duchy stwarzają duże zakłócenia w naszym życiu, powodują dużo negatywnych zdarzeń, dużo negatywnych kłótni, niepotrzebnych sytuacji. Ja z mojego życia, naprawdę moje życie miało bardzo dużo nieprzyjemnych sytuacji. Z tego względu, że po prostu te duchy były we mnie i robiły mi psikusy. Także warto po prostu sprawdzić się, czy ma się jakieś duchy w sobie, czy ma się tą polaryzację tak jak się należy, bo to jest naprawdę ważny temat. Ja straciłem 40 lat mojego życia z powodu tych duchów, które były we mnie. Nie radzę nikomu, żeby po prostu komuś to samo się przytrafiło, co mnie.
Dlatego polecam sprawdzenie się. Mam namiary na pewną osobę, która po prostu zajmuje się tymi rzeczami. I no, daje ten temat dużo do myślenia oczywiście. Ja jeszcze dopowiem jedną rzecz, że duchy, które wchodzą w nas, nie są to same istoty, co byty, ponieważ byty przyklejają się do naszego pola aurycznego i są po prostu w naszym polu aurycznym i też stwarzają zakłócenia, ale to jest coś innego zupełnie jak duchy. I jest to po prostu zupełnie inny temat. Na marginesie chciałem Państwu zaprezentować nasze odpromienniki mineralne. Tutaj są produkowane na Teneryfie. Nasza firma Energy Aron produkuje Aron Personal, który można nosić w kieszeni, jak również można nosić w torbie, w torniszcze. Można go kłaść przy komputerze, jest bardzo zdrowy, jest zrobiony z minerału. I tutaj mamy odpromiennik Home Office, który można zastosować do biura, można go zastosować do swojego domu, zawsze kładąc go na podłodze. Ten czas jest 100% efektywność tego odpromiennika. Również posiada nasza firma podkładki, które są bardzo zdrowe. To jest podkładka Superhuman, na którym się kładzie dzbanek z wodą lub jakiekolwiek naczynie plastikowe czy szklane, dzięki czemu energia podkładki przenika przez dzbanek metal, który jest zrobiony ze szkła i wejdzie do danego produktu. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.